żeby to jeszcze wiesz intensywnie dać. Tu! Akurat! Żeby wiesz mocno! To było mocne! Musi być mocne! Być intensywne! Arcykawa na ławę wyłoży. Jaką modlitewkę nam tutaj zaintonuje. Ja straganowej dialektyki nie uprawiam. I nie pora na te churalne katechizmy. W naszym spektaklu dochodzi do starcia, zderzenia dwóch modeli myślenia nie tylko o religii, ale też o wspólnocie. Bo dla mnie jest niezwykle istotne, że ten projekt Heleny to nie jest projekt wyłącznie religijny. Gram księdza Heleny, który przybywa do dzielnicy Amsterdamu i proponuje nową formułę wiary. Że ona wcześniej prowadziła świeckie życie, miała faceta, narzeczonego, który z różnych powodów odszedł i ona teraz jakby całą tą swoją całą swoją rozpacz i jakby ból po tym rozstaniu i niewiedzę, co z tym zrobić, właśnie przekłada na tą, na misyjność, na naprawę w ogóle świata. Moja wina, moja bardzo wielka wina! To znaczy jest jakiś rodzaj utraty. Anioły spotykają się po raz ostatni, żeby podsumować dzieje świata. Dlatego jest tak wiele nawiązań do historii XX wieku, do dzisiejszych aktualnych tematów. Jest rodzaj jakby melancholii tego spotkania, tego, że być może nigdy więcej już w tym gronie się nie spotkamy. Nie wiadomo, jakie są dalsze losy świata. Bóg wycofał się ze świata, jakby przestaje się interesować, nie ma już siły zajmować się swoim stworzeniem.